życia, zdrowa żywność, aktywny styl życia. Wszystko tak, ale proszę nam powiedzieć, no bo wiem, że mamy przepiękną przyrodę, mamy czyste jeziora, środowisko naprawdę wyjątkowe. Ślązacy mówią, że jest tak czyste powietrze, że aż go nie widać. Ale tak proszę szczerze powiedzieć, czego nam jeszcze brak? Tak żebyśmy wiedzieli dokładnie, jak spełnić marzenia, oczekiwania gości, którzy jeszcze może nie są tacy zakochani w Mazurach jak pani, którzy nas poznają na nowo. Ja tutaj będę robił dobry krok. No te drogi, to rzecz oczywista. Znaczy, też bym tak nie przesadzała, dlatego że to nie jest żadna przyjemność dojechać nad jezioro autostradą, tak? Ja pamiętam, jak kiedyś pojechałam do Gruzji i lokalni przyjaciele mojego taty zafundowali nam podróż nad jezioro, które się nazywało morzem, Tbiliskie Morie się nazywało, koło Tbilisi, i cały widz polegał na tym, że do wody wjeżdżało się samochodem. Przebierało się na siedzeniu i skakiwało z samochodu, później odjeżdżało. A wynikało to stąd, że była tak potwornie brudna plaża, że po prostu nie wysiadało się z samochodu, żeby sobie nie zrobić krzywdy, tak? Więc tego absolutnie nikomu nie życzę. I nie chciałabym dojeżdżać na Mazury i nad jezioro autostradą, natomiast dobrze by było no gdzieś przynajmniej do Łomży dojechać dobrze, tak? Może nawet kawałek dalej, może Dełku by się udało. A Dełku już niech będzie bardziej lokalnie, chociaż bezpiecznie. Brakuje mi, bo naprawdę bałam się trochę. No, ten problem jest w całym regionie mazurskim bardzo uciążliwy, to są tiry. Sama walczę, znaczy no nie walczę, no walczę, próbuję wspierać tych, którzy faktycznie lokalnie walczą o to, żeby, no może już mniej, żeby te tiry na tory, chociaż ja cały czas uważam, że pomysł nie jest taki do końca głupi, natomiast żeby w jakiś sposób uporządkować przejazd tiru przez Mazury, bo to jest absolutnie no skandal, że przez Mazurski Park Krajobrazowy przejeżdżają no tysiące tirów dziennie, jeżdżą przez maleńkie wioseczki, niszczą lokalne drogi, a później ruch, taki normalny ruch lokalny staje się po prostu bardzo niebezpieczny. Natomiast pieniędzy oczywiście na reperowanie tych dróg nie ma i one później pozostają w takim złym stanie. Nikt od wielu lat nie potrafi tego problemu rozwiązać. Były olbrzymie w takiej miejscowości Zgon na Mazurach pomiędzy, że tam niedaleko Mrągowa. W tym roku odbywało się kilka protestów. Tam faktycznie ludzie mają tiry na głowach i serdecznie im współczuję. To jest przerażająca historia. No ktoś musi to uporządkować, tego brakuje i tutaj ktoś naprawdę lokalnie musi się za to zabrać. Są pieniądze unijne na to, trzeba je dobrze zagospodarować i no, wielkie brawa, że w końcu udało się otworzyć obwodnicę przy Augustowie, prawda, i udało się uratować Dolinę Rozpudy. I to jest najlepszy przykład na to, że rozsądek idzie w parze z ekologią. I gdyby ktoś od początku pomyślał o tym, że można naprawdę w ten sposób wybudować drogę, można było tego 3-letniego przestoju uniknąć i odciążyć mieszkańców Augustowa, którym serdecznie współczuję, bo też często jestem w Augustowie i to, co oni mieli przez ostatnie lata, to była naprawdę gehenna. To znaczy, nie można było dzieci wypuścić, nie można było przejść przez ulicę, no to absolutna tragedia. No ale też niszczenie w związku z tym jednego z najcenniejszych obrazów, najcenniejszych terenów krajobrazowych w Polsce, no byłoby po prostu skrajną głupotą, bo tak jak mówiłam, w turystyce są gigantyczne pieniądze. Na turystyce zarabiają wszystkie kraje południa Europy, próbują zarobić też bogate kraje centrum, nawet okazuje się, że turystycznie bardzo interesujący mogą być Niemcy, chociaż możemy się zastanawiać, no ale też każdy region stara się tę turystykę gdzieś tam promować, dlatego że tu po prostu są pieniądze. Turyści przyjeżdżają, gdzieś muszą mieszkać, gdzieś muszą zjeść, coś muszą robić i zostawiają po prostu pieniądze i o to i tego trzeba strasznie pilnować. I właśnie nie wolno dopuścić do tego, żeby Mazury zostały rozjechane, żeby zostały zdewastowane. Też razem z taką firmą, nie wiem czy nie w Olecku, oni produkują takie łodzie Delfia. Tak, to właśnie panowie się do mnie zgłosili. Szkoda też, że tak późno, bo gdzieś tam starałam się wcześniej działać, ale gdzieś kiedyś popełniłam na blogu, czy gdzieś tam w jakiejś gazecie napisałam artykuł, który napisałam po tym, jak pojechałam na Mazury, uwaga, pod koniec września. I niestety, na nieszczęście, wysiadłam z łódki na brzeg. Taki brzeg po prostu dziki. No i stopień zaśmiecenia i zabrudzenia tych brzegów no jest po prostu absolutnie przerażający. Ale to jest tak, po pierwsze, oczywiście
gdzieś tam wina w tych turystach, którzy po prostu śmiecą w sposób bezkarny i to jest straszne, ale lokalne władze, i to ja bardzo dużo czasu spędziłam w takich lokalnych spotkaniach gdzieś na Mazurach. Władza w czasie, jeżeli dba o swojego turystę, nie może na niego krzyczeć. Może go wyedukować, może mu wytłumaczyć, może mu postawić 20 koszy na śmiecie i musi go nauczyć wyrzucać śmiecie. Cała dyskusja, która się toczyła, no to jest ważne, tak? Znaczy, że no, tak, turysta jest rozleniwiony i mówi tak, ja tu przyjeżdżam, zostawiam kupę pieniędzy, dzięki mnie ludzie lokalnie mają z czego żyć i będę tam szukał, szedł 500 metrów dalej, szukał kosza na śmieci. Tak, trzeba temu turyście ten kosz podstawić pod nos. I nawet jeżeli ma być to metalowa obręcz z workiem czarnym, to zróbmy, to naprawdę nic nie kosztuje. I im więcej będziemy na tych turystów krzyczeć, tym bardziej oni się będą burzyć i gdzieś sobie szukać innych miejsc. Po prostu trzeba frontem do klienta. No niestety, tak to wygląda i mnie to też denerwuje, bo ja też mam takie jakieś takie zapędy, że podchodzę, mówię, no wie pan, no po co pan tutaj rzuca, czy pamiętam jak swojego czasu moje dzieci powiedziały, że jestem nienormalna i wstydzą się wychodzić z psem na spacer, powiedział, że mnie nie interesuje, że wszyscy sąsiedzi nie sprzątają po psach, a my będziemy sprzątać. I moje dzieci mówiły, że one się wstydzą, bo wszyscy wytykają je palcami, a po prostu ja uważam, że no po pierwsze trzeba dawać dobry przykład, a po drugie, no ktoś musi zacząć, tak? I no, miałam psa, całe swoje życie miałam psy i pewnie jakby mi moja mama kazała zbierać odchody psie, jak miałam 5 czy 10 lat, no to nie byłoby to miłe, tak? I w tamtych czasach w ogóle nikomu by się w głowie nie mieściło, no ale czasy się zmieniają i tak samo się nie wyrzuca śmieci na brzegu, ale pamiętam też taką wielką walkę a propos właśnie Delfii, bo panowie się do mnie zwrócili, żebyśmy walczyli o czyste Mazury. O co chodziło? O spuszczanie nieczystości pośrodku jezior. Dlatego, że oczywiście są łódki motorowe, są takie, owakie, ludzie mają toalety. Na palcach jednej ręki można policzyć przystanie, gdzie są profesjonalne miejsca do opróżniania toalet i w ogóle takie sanitariaty. No jeżeli jeżeli to nie zostanie wybudowane, to tak ludzie będą spuszczali nieczystości pośrodku jeziora. Oczywiście można zakładać tam, zastanawialiśmy się nad różnymi rozwiązaniami, że można zakładać takie pieczęcie, jak gdyby, które będą sprawdzane przez policję później, bo oczywiście jest to łamanie prawa, nie wolno spuszczać takich rzeczy, nie wolno spuszczać chemikaliów do wody, no trzeba naprawdę o te czyste tereny niesamowicie dbać, bo one to są unikaty, no unikaty. No ale jeżeli Anglicy oczyścili Tamizę, która była najbrudniejszą rzeką Europy, no to naprawdę, no, a my jeszcze nie musimy tutaj czyścić tak bardzo, tylko musimy dbać, żeby zostało tak, jak jest, tak? I dbać o to, co rozmawialiśmy, że oczyszczalnie lokalne ścieków, tu gdzie można wybudować, jeżeli pani pyta, no czego brakuje, musi być czysto. Znaczy czystość i dbanie o czystość regionu jest dla mnie, znaczy tutaj moim zdaniem jest absolutnie priorytetowa. I to, żeby nie oszukiwać, bo sama, ponieważ tak jak mówiłam Państwu, przyjeżdżam i widzę, jak jest, jeżeli jest obowiązek budowania przydomowych oczyszczalni ścieków, szczególnie przy tych domach, które są przy jeziorach, no to po prostu trzeba to zrobić, tak? I później tam robienie szamba, które ma niepełne kręgi oraz rozszczelnianie i spuszczanie, jak ktoś odchodzi, to jest po prostu nieuczciwe. Jeżeli my chcemy z tego wszyscy korzystać, bo to nie jest tak, że ci, którzy przyjeżdżają z dużych miast, to są ci uprzywilejowani, nawzdyczeni, do których my mamy taki stosunek, że najlepiej, żeby sobie pojechali. Nie, bo ci ludzie przywożą pieniądze i musimy się też nauczyć z nich korzystać, tak? I musimy ich wykorzystywać, też im dawać różne możliwości, no ale muszą chcieć wracać, a będą chcieli wracać, jeżeli będą mieli tutaj te korzyści dla siebie, mieli właśnie czysto, swojsko, cudownie, po domowemu, no to czego po prostu w mieście brakuje. Ale będą przewozić pieniądze. Tak, jesteśmy tutaj na takim nietypowym wieczorze, dla nas nietypowym, czyli to jest wieczór kulinarny, więc ja przepraszam, ale tylko jeszcze jedno pytanie, żeby tu mnie nie zlinczowano. Co pani lubi jeść na Mazurach? Czy pani uważa, że nasza kuchnia to jest regionalna kuchnia, czy spełnia oczekiwania znajomych? Ale to jest wyjątkowy wieczór, a ja to pytam znowu panią na co dzień. Jak to jest ważne, na co dzień? Ryba mazurska musi być. To znaczy, a jest? No ja jak przyjeżdżam, to jest. Jeżdżę tutaj w te miejsca, ale na przykład w tym regionie tego nie ma, bo to jest trochę inny region. Tam, gdzie jeszcze, tam byli starowiercy, jest stynka.
czyli ta ryba, malutka rybka łowiona, którą uwielbiam i po starowiersku robiona właśnie, no to jest po prostu potrawa mistrzostwo świata, nigdzie się tego poza Mazurami nie robi. Ale wszelkie ryby tutaj, te ryby, które są w jeziorach, jak są dobrze zrobione, no jadłyśmy dzisiaj też nawet, no powiedzmy sobie, zupełnie nie regionalna ryba, jaką jest łosoś, ale zrobiona jednak lokalnie, uwędzona w takiej przydomowej wędzarni, no nie ma niczego wspanialszego. Także ja też jak przyjeżdżam na Mazury, to mam swoje wędzarnie, gdzie jadę, biorę 10 kilo ryb, później wszystkim rozdaję. I to jest najcudowniejsza rzecz i no tego też nam brakuje, tak? W dużym mieście mamy wszystko schłodni, zamrażalni, nie wiemy skąd to przyjechało, nie wiemy ile leżało. I też jak przyjeżdżam na Mazury, to mam swoje miejsca, gdzie wiem, że jest tak chleb pieczony na liściu chrzanowym, który uwielbiam, na żytniej mące, też zabieram w dużych ilościach i okazuje się, że wszyscy się dziwią, naprawdę chleb ma 2 tygodnie? Tak, bo okazuje się, że chleb nie pleśnieje na przykład, jeżeli jest dobrze zrobiony. Tak, my po prostu jemy w mieście jakieś potworne świństwa. Jeżeli mogę zaopatrzyć całą rodzinę i dzieciom podawać zdrowe rzeczy, to też stąd przywożę, nie mam na to czasu i poza tym nie umiem tego robić, ale przywożę wszystkie lokalne produkty, dżemy, wyroby. No ja uważam, że tu, gdzie jest właśnie czysta ziemia, która daje czyste owoce, i można z tego robić, to, tak i prawda jest taka, te rzeczy są droższe, dlatego że one wymagają pracy, a to co uzyskujemy w takiej hodowli ekologicznej jest po prostu drogie w pozyskaniu, tak? Bo to wolniej rośnie, daje mniejsze plony i tak dalej. Musimy to docenić i ja widzę, bo sama się tym zajmuję i sama wspieram różne ekobazary w Warszawie, że naprawdę jest klient na to. Są ludzie, którzy zapłacą więcej, jeżeli będą mieli gwarancję, że to jest dobre, zdrowe i niechemiczne. I ja cały czas to mówię, bo też spotykam się, biorę udział w takich właśnie eko-spotkaniach i ludzie mówią, bo ekologia to jest dla takich bogatych snobów, którzy nie mają co z kasą zrobić. Nieprawda. Ekologia równa się ekonomia. Ja mam 4 osoby w domu i mam lodówkę celowo kupioną, która w sklepie nazywa się lodówka dla singla. Dlatego, że ja po prostu nie kupuję na zapas, raz w miesiącu nie jeżdżę do magazynu i nie kupuję tony jedzenia, które później połowę z tego wyrzucam. Ja codziennie kupuję tyle, ile jest nam potrzebne na następny dzień. Koniec. I przez to kupuję faktycznie może droższe rzeczy, ale takie, gdzie mam gwarancję, że to jest po prostu zdrowe, ale ja nic nie wyrzucam. Czy u mnie ja chyba umarła, jak ktoś coś wyrzucił z lodówki. Ja po prostu zużywam. Myję czasami, gotuję, zaparzam, ale nie, po prostu nie wyrzucam. Uważam, że się nie powinno wyrzucać rzeczy. Jeżeli dobrze gospodarujemy pieniędzmi, możemy sobie pozwolić właśnie na zdrowe rzeczy, kupujmy ich mniej, tyle. I tak za dużo jemy wszyscy, niestety. Zdrowo, zdrowo. Bardzo dziękujemy.